To be going to. Konstrukcją, która jest bardzo pomocna przy wyrażaniu naszych przyszłych planów lub zamiarów, jest to be going to. W przełożeniu na polski oznacza ona zamierzać, mieć zamiar. Konstrukcję to be going to tworzymy podobnie jak czas present continuous. Forma going to jest poprzedzona czasownikiem posiłkowym to be, odmienionym przez osoby. Po konstrukcji going to stawiamy czasownik w podstawowej formie. He is going to buy a new car. On zamierza kupić nowy samochód. We are going to visit our friends tomorrow. Zamierzamy jutro odwiedzić naszych przyjaciół. Za pomocą going to opisujemy też czynności, które mogą zaistnieć w przyszłości niezależnie od naszej woli. Czyli przewidujemy przyszłość w oparciu o stan obecny. She is late. She's going to miss her plane. Ona jest spóźniona. Nie zdąży na samolot. The sky is clear. It's going to be a nice day. Niebo jest bezchmurne. Zapowiada się ładny dzień. Pytania tworzymy analogicznie do czasu present continuous poprzez inwersję. Is he going to buy a new car? Czy on zamierza kupić nowy samochód? Are you going to visit your friends tomorrow? Czy zamierzacie jutro odwiedzić waszych przyjaciół? Przeczenia tworzymy poprzez dodanie słowa not do operatora be. Używamy także podobnych skrótów jak w przypadku przeczeń w czasie present continuous. He isn't going to buy a new car. On nie zamierza kupić nowego samochodu. We aren't going to visit our friends tomorrow. Nie zamierzamy jutro odwiedzić naszych przyjaciół.